Cześć, tu Ernest! Wyspa Rozdziału 5 opowiada wiele ciekawych historii oraz skrywa przeróżne tajemnice. W tym filmiku sobie je omówimy, zaczynając od głównego wątku fabularnego. Więc tak, na wyspie rozłożyli się rebelianci pod nazwą Underground. Baza buntowników to jedno z miejsc organizacji Underground. Na czele jej stoją Jones oraz Nadzieja. Charakterystyczne dla ich budynków są pozostawiane graffiti. Swoje bazy mają często w niepozornych miejscach. Niektóre dziuple ukryli nawet w tunelach kolejowych. Swoje lokacje oznaczają takim oto przekreślonym logo. A to symbol stowarzyszenia, do którego należą Oscar, Nisha i Montaż, a na ich czele stoi Valeria. Wszystkie ich zasoby, w tym miejscówki i pociąg, są oznaczone tym wszechwidzącym okiem. Strzegą swoje miejscówki kamerami, działkami i wieloma strażnikami. Mają oni na celu władać wyspą rozdziału 5 i powielać swoje bogactwo nie tylko w złocie, ale też i wiedzy. Kilka lat temu ciekawski Jonesy, rozkoszujący się bananem, styknął go ze szczeliną w rzeczywistości. Tym samym stworzył swojego sobowtóra w formie bananka. I od tamtego momentu oryginalny Jonesy i jego klon bananek przeżyli razem niezliczoną ilość przygód na przestrzeni wielu światów. Są jak bracia. Gdyby nie ich duo, świat Fortnite już dawno by przepadł. Ale teraz bananka już nie ma. Podziemna ekipa Jonesa działa przeciwko stowarzyszeniu, ponieważ porwali oni bananka, jego najlepszego przyjaciela. Skórek ostatni raz był widziany 1 grudnia o 23:59. Tylko właściwie w jakim celu został porwany? Valeria, szefowa stowarzyszenia, to bardzo ambitna osoba, która pragnie wiedzieć wszystko. W 9 sezonie Jones był zmuszony zrobić z bananka smoothie i je wypić. Gdy to zrobił, po pewnym czasie przewidział przyszłe wydarzenia. Co jeśli to bananek spowodował taki efekt i Valeria chciałaby z tego skorzystać? A może bananek to tylko przynęta i Valeria chce wiedzy Jonesa? Szczerze mówiąc, Valeria może okazać się jednym z największych i najgroźniejszych złoczyńców w historii Fortnite, jeśli nie zatrzyma jej siostra Nadzieja. Z dialogów między nimi możemy się dowiedzieć, że są rodzeństwem, ale działają przeciwko sobie. Podziemie będzie dążyło do odbicia bananka i pozbycia się członków stowarzyszenia. W swoich bazach na tablicach mają powieszone ich zdjęcia. I co ciekawe, to, które postacie są przekreślone, zależy od tego, jacy bossowie zostali zlikwidowani w danej grze. Swoją drogą, na ekranach podziemców możemy zauważyć, że próbują namierzyć Dr. Sloan. Ostatni kontakt był z nią na wyspie rozdziału 4, po czym wysłała Jonesa na misję i przyniosła w czasie kilka nagrań do niego. Nie wiemy, co się z nią stało po evencie i gdzie jest. A stowarzyszenie na swoich ekranach ma na oku Jonesiego, bananka i nadzieję. Okej, główny wątek popularny mamy za sobą. Mam dla was jeszcze mnóstwo innych ciekawostek, ale najpierw chciałbym wspomnieć o wyspie Exile ze świata gry Hogged, sponsora tego filmiku. Wyspa Exile jest miejscem pełnym skarbów i różnych drapieżnych stworzeń. Akcja gry Hogged polega na tym, że wskakujemy do tego świata w trójkę z randomami, albo najlepiej kumplami, na pełnoprawne poszukiwanie skarbów. Za zadanie mamy zebrać bronie i łupy, a następnie rozszyfrować glify, które prowadzą nas do następnych nagród. Znajdziemy tu też mnóstwo innych tajemnic, takich jak skarbce z pułapkami proste jak z filmu Indiana Jonesa. Poza broniami na wyspie znajdziemy też fikuśne artefakty, które można dodać do swojego arsenału i usprawnić poszukiwanie skarbów. Na swojej drodze spotkamy wcześniej wspomniane wrogie stworki, ale też innych graczy, którzy nie są tutaj, aby nam powiedzieć, że wygraliśmy w Totka. Każdy, kto przyłączy się przed końcem grudnia, załapie się na przepustkę renegatów oraz na event zbiórki renegatów, za który otrzymujemy mnóstwo fajnych nagród. Za darmo! To generalnie przyjemna rozgrywka we wczesnym dostępie na komputery, a już w styczniu na pole bitwy będą mogli przyłączyć się gracze na konsolach. Link w opisie. Na południowej części wyspy, w tym oto miejscu, znajdują się dwa niewielkie domki, w których ewidentnie mieszkają jacyś romantycy i wiemy nawet, o kogo chodzi. Tuż obok odbywa się ślub żab, a za nimi jest łuk skalny, który układa się w kształt serca. Niedaleko jest dom pełen kaczek. Gdzie tylko spojrzymy, tam je zobaczymy. Są pod schodami, na fotelu, kominku. A nawet w łazience. Trochę dalej, przy szpanerskim stepie, na plaży jest mini lotnisko, które jest moim zdaniem bardzo fajną ciekawostką. Przy moim pierwszym lądowaniu na tej miejscówce miałem takie dziwne uczucie, że zaraz nimi nie można latać? W Fortnite, z wyjątkiem sezonu OG, dawno nie było takich pojazdów ani samolotów, których nie można było używać. Kawałek dalej możemy zobaczyć, że ktoś rozbił jeden z tych samolotów.
przechodzimy na drugą stronę wyspy, gdzie znajduje się dość nietypowy domek. Po pierwsze, o jeden z kominów opiera się kontener. Wnętrze zaskakuje jeszcze bardziej. Właściciel tego obiektu kolekcjonuje rekwizyty z czwartego rozdziału. Na dole ma mnóstwo butelek klepu, trochę wyżej japońskie latarnie, a na samej górze gong, automat syndykatu pokoju i obraz Keido. Znajdują się tam również kręgle, które mógł zabrać z podzielic. W pobliżu jest jeszcze inne miejsce do gry w kręgle na plaży. Kontynuując jeszcze temat rozdziału czwartego, to obok przyjemnej piatcy jest mała restauracja Groma, który kiedyś działał w Mega City. W centrum wyspy są starożytne slajdy. To teatr grecki, wzbogacony o ekran kinowy i głośniki. Większość tego miejsca to ruiny, ale posągi ryby Posejdona uchowały się w idealnym stanie. Przy wejściu i w kilku innych miejscach znajduje się plakat, który zdradza, że w repertuarze kinowym jest teraz odtwarzana Zemsta koralowych ludków. Tak jest, glutki powróciły na wyspę i mają się dobrze. Są na łódkach, kamiennych głowach ryb, czy w sekretnej jaskini. Znajduje się ona w tym oto miejscu i jest do niej tylko jedno wejście, a jednocześnie wyjście. Wynagradza ona dociekliwych graczy. Glutki tutaj chillują i mają nawet własny statek. No i nie mogło zabraknąć... To też niezłe miejsce do lądowania z aż 9 skrzynkami. Kilkaset metrów na północ jest mała wysepka, na której są kolejne glutki. Co ciekawe, poza tym znajduje się tutaj mnóstwo przedmiotów z rozdziału drugiego. Jak na przykład to zdjęcie agencji i kubek agentów Ego, zamrożony posąg Moai z eventu zimowego z rozdziału drugiego i lodowa kostka, która wygląda trochę jak Kevin, pamiątki z koralowego kasztelu, koloseum, zdjęcia podniebnej, kłębek wełny miośniaka, pozostałości po knajpie palucha rybnego. O, i pomidorek też się pojawił. Obok jest też mniejsza wersja starej platformy wiertniczej, w której znajduje się hełm Tientiny, która w rozdziale drugim miała swoją własną platformę wiertniczą. Na wyspie jest też jacht Marigold, czyli złotka, po której Midas nazwał swój jacht w rozdziale drugim. Czyli to jest ten sam jacht, tylko w nowym stylu. To nie wszystko, bo w grze są nawet identyczne drzwi, jak na zwiastunie drugiego sezonu rozdziału drugiego, które prowadziły do sekretnej podziemnej bazy agentów. Nawet na zwiastunie tego sezonu przez moment w bazie undergroundu widać ściśle tajne dokumenty o Midasie. Po społeczności Fortnite krążą teorie, że po tych wszystkich zapowiedziach Midas w końcu powróci. Jego postać była niezwykle interesująca, ponieważ udało mu się tymczasowo zatrzymać pętlę. Według niektórych nawet te dłonie na logo stowarzyszenia mogą być rękami Midasa i być może jest on związany z tą organizacją. W ostatniej aktualizacji, poza tym, że dodano nowe skiny w stylu Midasa, w tym Midasa złotą rybkę, to zmieniono nazwę trybu Podłoga to lawa na Midas przedstawia Podłoga to lawa. To oznacza, że ten tryb prawdopodobnie powróci. No i do tego jeszcze Midas. I to na razie tyle. Więcej ciekawostek będzie w części drugiej. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym!